No pierwsze to może od końca, bo to chwała, że się wraca po takim takiej końcówce i 3-1 przegrywając, mało który zespół potrafi to odrobić, obojętnie czy to są rzuty karne, czy to nie jest rzut karny, wrócić do gry i wyszarpać punkt, to jest bardzo istotne, w szczególności, że z zespołem, który odebrał już bardzo dużo punktów, zespołem jest bardzo dobrze zorganizowany i to mówiliśmy na pewno. Jeżeli chodzi o początek meczu, zaczęliśmy bardzo dobrze i mieliśmy sytuację, że mogliśmy podwyższyć na 2-0, a w pewnym momencie tak jakby sami przestaliśmy po prostu grać i zaczęliśmy te piłki oddawać, wybijać i czasami tak się zastanawiam, ile czasu trzeba, żeby po prostu to robić i kształcić, no ale tak w sumie po meczu, jak sobie usiadłem, no w sumie trudno, żeby przez 2 miesiące wszystko zmienić. Charakteru też się nie da nauczyć, ale 20 minut do końca Szymonowi Drewnikowi powiedziałem, że ten mecz wcale nie jest przegrany, można tylko trzeba wrócić do grania i to się zdarzyło. Zdarzyło się najgorsze, co mówiliśmy w szatni, że popełniliśmy błąd przy trzeciej bramce, ewidentny, a przy pierwszej trenowaliśmy parę dni teraz to, że wiedzieliśmy, że Górnik bardzo dobrze wykonuje te stałe fragmenty gry, bo to jest awans, który zrobili, to też dzięki stałym fragmentom gry właśnie wykonywanym przez Kurzawę i doszedł im Kądzior, który też uderzył nieźle te stałe fragmenty gry i wiedzieliśmy, że to jest siła, bo generalnie jest to chyba jeden z najwyższych zespołów Ekstraklasy, jeżeli chodzi o zespół Górnika. My jako pocieszające jest to, że do samego końca właśnie próbowaliśmy, do samego końca staraliśmy się odrobić i ten punkt w całej budowaniu zespołu i budowaniu charakteru na pewno jest bardzo cenny i teraz czekam parę dni pracy i w piątek jest następny bardzo istotny mecz we Wrocławiu i później będzie przerwa na kadrę, gdzie na zgrupowanie wyjedziemy tam też. Musimy ciągle doskonalić to, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby tracić tyle bramek, bo wszystkie moje zespoły, które kiedyś prowadziłem, to nigdy nie traciły tyle bramek i to mnie najbardziej w tym wszystkim martwi, że po prostu to, co jest najłatwiejsze, bo najłatwiej jest bronić i trudniej jest strzelać, trudniej jest atakować i w tym elemencie akurat z bramki zdobywamy, bo zdobywać w Krakowie, zdobyliśmy w Kielcach 2, tutaj zdobyliśmy 3 i nie wygraliśmy meczu, także musimy na tym sumiennie pracować. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadania pytań. Śmiało, śmiało. Nie ma problemu. Akurat ja nie mam z tym problemu. Panie Andrzeju, obojętnie. 20 minuty Krakowia gra dobrze. Ja sobie myślę, będzie to najlepszy mecz Krakowi w sezonie. Jak ręką odjął przestał. Czy pan już wie, bo pan już powiedział, że przestali grać, ale czy pan. Dlaczego tak? Co się dzieje z tej drużyny? Dzisiaj bardzo fajnie cytat gdzieś przeczytałem. Ktoś mi przysłał. Nie wiem, gdzie to nawet było, Bielsy, że najgorzej, jak trener nie wie, dlaczego zespół tak robi, a jeszcze gorzej, jak oszukuje. I tak patrząc na to z perspektywy, to po prostu nam brakuje charakteru jeszcze takiego, jeżeli chodzi o granie, o popełnienie błędu, bo błąd można zawsze na połowie przeciwnika popełnić i za dużo po prostu, jeżeli po tych trzech porażkach, gdzie jednak trzeba pamiętać, że myśmy trzy porażki w lidze mieli, że ten puchar to było wszystko, co tam się działo, co mogło. Powiem tak, że jestem 2 miesiące w Krakowie i przeżyłem więcej niż przez chyba okres, jaki byłem w Białymstoku. Bo takich wahań i takich tych meczy to nie mieliśmy. Też tam odrabialiśmy niektóre straty, bo to jest ważne, ale budowanie charakteru i budowanie zespołu to jest najistotniejsze. I oni sami muszą po prostu wiedzieć na boisku, że oni muszą się podnosić, oni muszą walczyć do końca i tego brakuje jeszcze temu zespołowi, ale nad tym będziemy pracować i za dużo błędów indywidualnych popełniamy, bo to nie ma co o tym mówić. No, zbyt proste błędy, no, nie ma co ukrywać. No, Piotrek popełnił błąd kardynalny, to jest błąd gruby, który jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o wytłumaczenie i samo, no, ale tak to jest, popełnia i trzeba być za to odpowiedzialny. To jest moja decyzja, bo grał, także to jest mój błąd. Co dalej z tą obroną, bo dzisiaj już nie będę używał mocnych słów. Czy będzie jakaś rewolucja personalna? Nie wiem. Znaczy, jeżeli chodzi o rewolucję personalną, no trzeba no, próbowaliśmy teraz elementu zgrywania zespołu i wypadł Pestka, wskoczył Sowa, który zaliczył niezłe spotkanie, który nie popełnił jakichś większych rażących błędów, a, mimo że przespał przy pierwszej bramce, bo gdyby zrobił krok do przodu, byłby spalony i Michał Helik dał bardzo dobrą zmianę, no to jest naturalne, no, że inni, Michał i Siplak też wypadli, jeżeli chodzi o to, że popełnili błędy i taki jest sport, no czasami trzeba to przyjąć, musi też Piotrek być silny, musi mieć charakter i to podjąć. I jest na pewno, dla mnie trenera jest to też bolesne, bo to, co powiedziałem wcześniej, że tracimy po prostu za dużo tych bramek. Jeszcze jedno pytanie, może marginalne.
Czy Sandomierski nie może lepiej wprowadzać piłkę? Albo wprowadza złym podaniem, albo kiedy trzeba zagrać długie, to trzyma tą piłkę. No to jest tak, że jest wiele czynników, bo była taka sytuacja, że pracowaliśmy nad tym, żeby drugie piłki wygrać i przegraliśmy. To było też decydujące, bo od tej 20 minuty zaczęliśmy wszystkie odbite piłki przegrywać i druga linia Górnika nabrała pewności siebie, bo do tego momentu widać było, że są wystraszeni, żeby wyglądało, że jest kwestia tylko czasu, kiedy zdobędziemy drugą bramkę, a odmieniło się to w zupełności do przerwy, kiedy mówiłem, że żeby przynajmniej dotrwać do tej przerwy, do końca przy tym remisie byśmy zmienili, a tak na marginesie jeszcze to Mateusza Wdowiaka muszę pochwalić, bo to bardzo dobrą zmianę. Bo jak się patrzy w ogóle na historię Krakowi, to po prostu z tą obroną zawsze były problemy, praktycznie zawsze. Tak w zasadzie chyba od czasów pary Skrzyński-Węgrzyn to zawsze tu były jakieś problemy. I czy pan nie myśli, żeby jeszcze sprowadzić naprawdę jakiegoś takiego doświadczonego stopera, który byłby takim, powiedzmy, niekwestionowanym liderem tej formacji defensywnej, żeby ją jakoś spoił? Bo takiego chyba zawodnika brakuje, ma pan trzech młodych stoperów. Piotrek jest bardziej doświadczony. No, zgadza się. Jeżeli chodzi o to, to muszę powiedzieć tak, że Dityajew coraz lepiej prezentuje się i to trzeba przyznać, że pokazuje coraz lepiej, że dryguje też, potrafi, gdzieś mu brakuje pewnych rzeczy, bo gdzieś tam w pewnym momencie nie dochodzimy tak jak chcemy do napastników i to jest trochę nasz problem i dlatego tutaj bazujemy. No, mamy tych trzech zawodników, którzy są czterech generalnie i oni muszą rywalizować i przed tym wszystkim to się wydaje, że to jest bardzo stabilna linia obrony, bo uważam, że mało zespołów, jeżeli patrząc na nazwiska, ma takie nazwiska, jeżeli chodzi o same czysto papierowe. No, boisko później weryfikuje często i to te bramki dziś z perspektywy czasu można powiedzieć, może trzeba było zostawić parę Heligis i Plak po meczu w Koronie, bo popełnili błędy grube tak samo, ale to jest tak, że wybory zawsze są przed i to wiemy, dlatego też Piotrka nie odstawiliśmy po meczu z Wisłą, bo chcieliśmy po prostu, mimo że tam popełnił błąd przy bramce, to dzisiaj następne. Psychicznie wielu naszych zawodników to jest to, że bardzo często później wyjeżdżają na zachód, jak mają konkurencję, to wtedy już jest duży problem. Dlatego tu jest mentalny bardzo duży problem, jeżeli chodzi o to. I to się z panem zgadzam, że jak nawet analizowaliśmy, to rzeczywiście gra obronna nasza na razie można ją tylko nazwać na papierze.